Dokładnie tak, wszystko się zgadza, więc teraz troszeczkę zmieniamy układ tabeli, przenosimy się, a nie, jednak się nigdzie nie przenosimy, bo gramy cały czas na Parc des Princes i chyba, chociaż nie, stadion z narodowości Francji jest troszkę gdzie indziej. Rozpoczynamy to widowisko, aktualnie Inter na Ziomale mają na swoim koncie 3 punkty, zaś, no, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, Grail punktów ma 0. Z kolei drużyna Hajduk ma punktów 4, a drużyna Olszy, czyli Chilwagon, aktualnie ma punktów 6 i po drafcie była liderem tabeli. Zgadza się wszystko to, co mówisz, Robercie. Natomiast tutaj jakieś jeszcze zmiany w ustawieniach, chyba coś tam padł nie najlepiej. O, tutaj ktoś chciał chyba dołączyć do drużyny PSG. To myślę, że Olsza Kumpel chciał dołączyć do Mister Polski i ograć bota we dwóch. Ale już jest wszystko ok, Olsza się rozmyślił, jednak nie chce grać z Misterem Polską. I lecimy. Pad nie działa, pad nie działa, halo, halo. Awaria, nie działa pad, nie działa pad. Pauza, pauza, pauza. Z jednej strony pauza, ale z drugiej Edinson Cavani utrzymuje się przy piłce. ADM. Szuka strzału Edinson Cavani, ależ mało brakowało, żeby ten Urugwajczyk strzelił bramkę swojemu byłemu klubowi z Paryża. 10. minuta spotkania. Hakimi. Hakimi. Ale szybki odbiór. ADM szybko tutaj ciśnie. On chyba gra w FIFA. On chyba gra w FIFA. Cristiano Ronaldo! Wow! Ależ to by była piękna bramka. Ależ to fenomenalny był strzał. Poprzeczka. Ależ mało brakowało. Jak Ronaldo za dawnych czasów schodził na prawą nogę. Uderzenie z całej i szkoda. Szkoda, że to nie padło, bo to na razie byłaby bramka turnieju, ale poczekajmy. Paweł Grej się rozpędza lewym skrzydłem. Neymar! Oh, kolejny piękny strzał, ale zabrakło tam dotknięcia i dobicia od Messiego. A szkoda. Szkoda, bo dalej mamy 0-0, a ja lubię oglądać bramki. Kolejne kłopoty chyba z padem po drugiej stronie. Nie wiadomo, co się dzieje, panowie. Wymieńcie pada, bo ja chcę mecz. Rashford. 14. minuta spotkania. Aktualnie Paweł przy piłce. Paweł, bardzo ładne podejście do Wijnaldum. Duma uderzenie, takie nieprzygotowane, no niepotrzebne. Z lewej nogi, w ogóle niepotrzebne. A teraz bieg prosto w pomocnika Manchester United. Chociaż poczekajmy, bo ładnie sobie tutaj rozgrywa Kylian Mbappé. Ale widać, że on się nie chce bawić w jakieś gry w polu karnym, tylko on chce przyjąć piłkę i uderzyć z całej. Dawid De Gea. Dawid De Gea, karta, która... O! Taki strzał, który chciał zaskoczyć. Dosyć dziwny, też nieprzygotowany. Kolejne kłopoty z padem. Panowie, ja mam taki pomysł. 20. minuta meczu. Rashford do Cavaniego. Teraz w natarciu będzie ADM. ADM, który no na swoim koncie też muszą, internacjonale też muszą liczyć na jakieś zdobycze bramkowe, bo jeśli to nie wyjdzie, no to prawdopodobnie przed tymi dwoma ostatnimi spotkaniami będzie sytuacja już dużo, dużo gorsza. A tak, jeśli tutaj jakiekolwiek punkty zostaną dopisane do konta, czy to internacjonali, czy to Grey Pointu, to wszystko będzie otwarte. Teraz znowu Paweł. Paweł, ładne podanie do Fernando. Ależ ten Paweł, ależ te emocje go tam, on to czuje wszystko, przecież każdy dotyk na padzie to jest inna mina na jego twarzy. On chyba to wszystko, on bierze to do siebie, ale ja go rozumiem. Ogólnie Paweł Grail, myślę, że nie muszę go chyba to nikomu przedstawiać. Założyciel jednego z największych streamerów. Paweł, ależ uderzenie! Ależ uderzenie i te emocje Pawła! Fantastyczne było to uderzenie, a natomiast Paweł... Prawie wskoczył na to boisko. To, co mówiłem, Paweł, założyciel największej teraz już marki w Polsce, Triplera. A teraz poczekajmy, bo jest pierwsza szansa i to wykorzystana przez Kyliana Mbappé, a dokładnie przez Olsze Kumpla. Olsza i Chilwagon wychodzi na prowadzenie. No widać zdecydowanie, że Olsza jest przygotowany na to widowisko, na ten turniej. No i póki co, 20 minuta, 1-0. Chilwagon biegł na właściwe tory, tutaj po tutaj ADM! Kolejna sytuacja! I mamy drugą bramkę dla Olszy Kumpla, Antoine Griezmann, 2-0. I myślę, że szefito Borikson może być z tego jak najbardziej zadowolony. No tak! Kury kiwa głową, i tak, mordo, to jest to, dawaj. A tutaj Mister Polska na ten moment jeszcze nam nie wszedł ten mecz. Ciekawostka jest taka, że Mister Polska udostępnia na Instastory, jak trenuje z prograczami z Holandii, ale widzę, że
na razie na nic to się nie zdało. Ewidentnie mógł do mnie napisać, ja bym myślę, że dał kilka dobrych wskazówek, ale no, jak chcesz holenderskich profów, no to proszę bardzo. Chociaż, proszę... Jeszcze stajmowany strzał, czyli że ta ikonka zaświeciła się na zielono. Bardzo ładna klepka, bardzo ładne zagranie. No i Mister Polska wraca do tego meczu. Mister Polska zamknął mi teraz twarz. Ależ tam Ronaldo urywał się, Bruno Fernandes, ADM przy piłce. Była okazja na zagranie przez Stefana piłki, ale ADM zwolnił. Edinson Cavani, dużo miejsca na strzał! I piękna obrona Davida De Gea. A nie, przepraszam, Gianluigi Donnarumma, pomyliły mi się kompletnie strony. Mister Polska cały czas ogląda powtórki. Może to jest jakaś taktyka na wejście w głowę tutaj Olszy. Na razie na marno, bo to właśnie Olsza prowadzi. No, na jednym boisku kończy nam się już pierwsza połowa. 42. minuta meczu, cały czas wynik bezbramkowy. Powiem szczerze, jeśli Green Point chce liczyć na awans grupy, no to zdecydowanie musi to spotkanie wygrać. Na razie tak. Paweł generalnie ogląda ataki Manchester United, tylko że problem jest z tym, że gdy grasz na PSG, to tych ataków możesz mieć 10. Jest! 3-1! I słyszeliśmy, jak ten Chilwago! Ten Chilwago czuje to, Borikson wyciąga telefon, nagrywa to, także będziemy mieć to udokumentowane, że Olsza prowadzi z Mister Polską 3-1, a czy ten mecz się tak skończy, spokojnie, jeszcze mamy 70 minut, a przed chwilą Mister Polska szybciutko odpowiedział, czy zrobi to samo teraz. Myślę, że on wie coś o Kikowniczu, bo szybko pędzi się do przodu i tutaj z jednej strony mamy już koniec pierwszej połowy, wynik 0-0, ADM pukał, ale nie mógł się dopukać. Kolejna piłka Olszy, wybiegał tam. Spalone. Ale spalony. PSG, Manchester United z jednej strony mamy 0-0, także na razie podział punktów, a z drugiej strony mamy 35. minutę, mieliśmy małe problemy techniczne, ale spokojnie, Olsza już jest w grze i ewidentnie to pokazuje. No na ten moment Olsza absolutnie nie dzieli się piłką, raczej dominuje w tym spotkaniu. I zobaczmy, 38 minuta, po kolejne podanie prostopadłe. Co ten Olsza gra? Mi się wydaje, że tam jest... Wiesz, jak oni żyją? Oni nagrywają zajebiste nuty, za co pozdrawiam osobiście Chilwagon. A dwa, że w momencie free to Olsza odpala sobie playkę i gra w FIFA. Bardzo możliwe. I Jara Blant. A tego nie wiem. Tego nie wiesz? Nie wiem. Okej. Tak mi się powiedziało po prostu. No jak Jara, to fajnie, nie? Chyba. Jak nie, to też fajnie. No jak nie, to też fajnie. 42. minuta meczu. Kante do Wijnalduma. Benzema, ostatnia albo jedna z ostatnich akcji w pierwszej części spotkania. Kylian Mbappé! No i Marquinhos, kolejny raz idealna interwencja. No i Mister Polska na ten moment goni wynik. Może być troszeczkę niezadowolony z tej pierwszej połowy, ale spokojnie. Może on miał dłuższą przerwę, może on jest zmęczony, może myśli już jak na następny imprezowy hit, który podbije z Polskę. Z tego jest znany właśnie ten oto nasz kolega Dominik Włodzimierz Czajka-Krut. Urodzony oczywiście w Toruniu, bardzo niedaleko mnie. Pozdrawiam Ciebie, Mister. Kręci się teraz przed polem karnym, Kylian Mbappé, Marco Verratti, szybka klepka, ale troszeczkę za dużo tego było, Olsza zdążył wrócić i wracamy też tym akcentem kończymy do naszych kolegów na dole. Pierwszą część spotkania i przechodzimy na scenę główną. Po przerwie 3-1 dla Chilwagonu. W drugim meczu mamy bezbramkowy remis i lecimy z drugą połową. No widzimy statystyki w tym momencie. PSG 8 strzałów, 0 bramek. Manchester United 6 strzałów, 0 bramek, czyli Green Point kontra Internazionale 0-0. Po drugiej stronie widzimy mecz Francja-PSG. 3-1 dla Olszy Kumpla, to na pewno był troszeczkę ciekawszy meczek. W tym poprzednim mamy nadal 0-0, ale myślę, że zaraz coś się otworzy. Popatrzmy na statystyki, 8-6 w strzałach, oczekiwane bramki 1-2 to 1-1, także po jednej bramce już powinno być, ale ich nie ma, ale spokojnie, jeszcze dużo czasu nam zostało. Myślę, że zaraz jeden z naszych zawodników się tutaj obudzi i czekamy na początek drugiej połowy. Ale jest analiza, spotkań, jest analiza statystyk, więc miejmy nadzieję, że w drugiej części spotkania. Po pierwsze, w pierwszym meczu pomiędzy Green Pointem a Internazionale zobaczymy jakiekolwiek bramki, bo tego byśmy oczekiwali, a z drugiej strony Hype Talk i Chilwagon, no wierzymy, że dowiozą nam kolejne bramki, bo tego oczekuję. A wy piszcie śmiało na Discordzie, kto uważacie, że powinien ten mecz wygrać lub kto
kogo chcielibyście zobaczyć jako zwycięzcę po ostatnim gwizdku w tym jakże śmiesznym meczu. Chociaż teraz zobaczmy, co tutaj wyprawia Olsza Kumpel w obronie. To było bardzo ryzykowne. Blisko był Mister Polska, żeby przechwycić tą piłkę. A my tutaj przenosimy się szybko na parter press. Jadon Sancho szuka sobie miejsca, zszedł na lewą nogę. Mógł być karny, jednak karnego nie ma. Ewidentnie sędzia tutaj uznał, że czysty odbiór piłki miał miejsce. I jedziemy w drugą stronę. ADM do Cavaniego, Cavani do Fernandeza, Bruno uderzenie i Kimpembe spokojnie blokuje. Miał tam całkiem sporo miejsca, myślę, że strzał pod długim jak najbardziej byłby tutaj lepszy w tej sytuacji. Chociaż poczekajmy, bo teraz Paweł Krejn wychodzi, Mbappé będzie miał dużo miejsca na strzał. Ależ kolejna świetna obrona, Dawid De Gea świetny sobie poradził. No, panowie zaczynają tą drugą połowę zgoła inaczej aniżeli pierwszą. Spokój został gdzieś tam oddalony od siebie i teraz stawiają na emocje, stawiają na szybkie rozegranie i dużo strzałów. Miejmy nadzieję, że tak zostanie do końca. Teraz ADM. Ujrzałem pewien schemat u Olszy Kumpla, który ciekawe ile jeszcze na nim pociągnie. Zaczął grać szybkie podania i od razu z pierwszej prostopadłe podanie górą. Myślę, że Mister Polska za niedługo to już rozszyfruje. Tylko pytanie, czy będzie w stanie zatrzymać Mbappé, bo wiemy, że ten zawodnik najlepiej się urywa chyba ze wszystkich jak na razie dotychczas w FIFA. A teraz patrzmy, ADM po raz kolejny pod polem karnym Pawła Krejla, ale dobrze się broni, chociaż kolejny błąd popełnia, ale fortunnie ta piłka wraca do niego. I teraz kolejna szansa na kontrę. Zobaczcie, jak otwarty jest ADM. Mbappé, bardzo dużo miejsca, ale był spalony. Był spalony. Myślę, że Paweł lekko się zesmucił, bo już sobie tutaj myślał... No tutaj pośpieszył się. Mi się wydaje, że spokojnie mógł cisnąć podnieść, tym zaradnym, czy kto to tam nie był. Mógł spokojnie podejść i wtedy podejść do Mbappé, który byłby na czystej pozycji, a tak... No we have what we have. We will say what time we will talk, a tymczasem Mister Polska będzie uderzał z rzutu wolnego. Wow! Dobry był to strzał. Myślałem, że leci w bramkę, bo w bramkę w sumie leciało, ale ładnie się zachował tutaj bramkarz, ale Mister Polska ewidentnie tutaj przycisnął troszeczkę. No Olszak. Ale Paweł Gray, Leo Messi, ładne podanie do... No brakuje takiej wisienki na torcie, żeby to podanie gdzieś tam... No tak. Wypieszczenia tej piłeczki. Takiego dotyku z miłością. A może... dotyku z miłością. W sensie, no... Że... Żeby tak liznąć. A, rozumiem. Czyli, że chcesz polizać. Myślę, że takie rzeczy po programie. Trzeba tą piłeczkę tak... No z miłością po prostu potraktować, a nie, że tak napierdzielasz, no wiesz. Nie, no ja to rozumiem, ale tymczasem Paul Pogba, ależ fajny był to strzał, mógł zaskoczyć jak najbardziej bramkarza, ale niestety obok bramki. Olsza na chwilę się nam tutaj obudził, ale Mister Polska myślę, że będzie szybciutko tutaj próbował atakować, żeby te bramki odrabiać, bo jest 74. już minuta i kiedy jak nie teraz. Ale teraz świetny dribbling Mistera Polski, podanie do Kiliana Mbappé po skrzydle, podanie do Messiego, zejście na lewą nogę, jeszcze się zawahał, kręci się, szuka tego miejsca. Kilian, ale prosto w obrońcę, a tymczasem Paweł Krejl. Oj, niepotrzebnie, bo chyba to było stajmowane na tak, czerwonym. Było tajmowane. Po co? Ale teraz zobacz, co zagrał Olsza prawie przez całe boisko. Prosto padła piłka, ale niestety pośpieszył się troszeczkę, mógł sobie tą piłkę przyjąć. No, zaczynają się ostatnie minuty spotkania. Widać, że Paweł z Green Pointu podkręca tempo. Raczej stawia wszystko na jedną kartę. I zobaczymy, jak te ostatnie minuty będą wyglądały w jego wykonaniu. Teraz kontratakiem wychodzi ADM. No, chciał klepnąć Ronaldo z Cavani, jednak to się nie udało. No, też zabrakło tej miłości w tym podaniu. W mieście spędziłem wakacje, chociaż teraz Paweł Krejl. Ileż on tych sytuacji już dzisiaj zmarnował, aż łapie się za głowę, ale on chce tą bramkę strzelić, a zobacz, jak on kiwa głową. Przecież on wie, że tutaj ile można mieć takich sytuacji. Jeżeli czegoś nie wykończy, to myślę, że zaraz ADM się na nim zemści. Chociaż teraz Messi znowu prawą nogą, Verratti jeszcze raz. Tylko to teraz to jest z moim zdaniem już nieprzygotowane to uderzenie. To już jest to takie strzelanie pod statystykę. Tak. Ale zobaczmy, Mister Polska z drugiej strony. Aj, szkoda tego strzału. Andrzejem Di Marino strzelać z prawej nogi.
Odważnie, ale kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije, moi drodzy. I tutaj Lionel Messi. Kolejna akcja Pawła Grilla. Zobacz, jak ta obrona Manchesteru się otwiera. Prosto pada piłka Dembele, ale troszeczkę na siłę. Troszeczkę się śpieszy Paweł. Ale to może wynika z tej frustracji, przez to, że on, wiesz, tych akcji nie wykończył. I teraz Paweł będzie po prostu napierdalał tą piłką, aż ona się przebije przez tą linię obrony. Ale to się może zemścić. Ronaldo, Bruno Fernandes, Rashford. Szuka miejsca. Edison Cavani. I to się zemściło. I to jest pierwsza bramka w tym spotkaniu, a szaleją ADM, po całym meczu, można by powiedzieć, sytuacji bramkowych od Pawła, strzelił pierwszy ADM z Interna Ziomale. Ależ wykończenie, no ale to była 100% sytuacja. Edinson Cavani w takich sytuacjach się nie myli, tak samo jak nie myli się sędzia, który zakończył drugie spotkanie, czyli mecz Olszy z Mysterem Polską. 3-1 dla Chilwagonu, no i Chilwagon jest w gronie faworytów, można powiedzieć. 9 punktów w grupie numer 2 i to wygląda dobrze. To wygląda dobrze i widać, że Olsza też wygląda już dobrze i zadowolony. A tymczasem jeszcze jedną okazję miał ADM. Myślę, że długo czekaliśmy na to pierwszą bramkę, ale się doczekaliśmy. Mam nadzieję, że twojej płyty powstaje również już niedługo. ADM się doczekamy. Tymczasem 89. minuta, ostatnia akcja. ADM z rzutem rożnym. Czy Paweł Grej będzie tu jeszcze w stanie coś wypieścić, coś wymalować? Dwie minuty doliczone, ale popatrzmy, ADM wie, co robi. On tutaj spokojnie, już mu się nigdzie nie pali, chociaż ostatnia teraz przyspieszył. Ostatnia akcja, ale może braknie czasu. Nie. I to jest koniec. I to, proszę państwa, oznacza, że Interna Ziomale górują w tym meczu, a Grail Point dalej 0 punktów w tabeli. No i to nie jest ciekawe. Szczególnie dla Pawła myślę, że to jest bardzo nieciekawe. No ale kto wie, może jakieś tam matematyczne szanse, chociaż spoglądając na tabelę, to ta matematyka nie sprzyja raczej Grail Pointowi. Ciężko z tą matematyką trochę będzie. I więc no, wygląda to jak wygląda. Grail Point przegrywa z Interna Ziomale 0-1, zaś Chilwagon wygrywa 3-1.